Często myślę, że lewacy traktują problem masowej nielegalnej, no a przez to bardzo niebezpiecznej dla nas wszystkich, dla wszystkich stron imigracji, jak jakiś psychopatyczny teleturniej, w którym oni, jako zbawcy świata w swojej aktywistycznej formie, stają na skraju lasu niczym bogowie, i to w świetle kamer, oczekując na tych, którym udało się przedrzeć przez las. I to najlepiej przy minus 30 stopniach. Tak jak w latach 90. był taki teleturniej Fort Boyard, tylko tutaj bez Karłów i w odwróconej nieco formie, w której ten tygrys, pamiętacie, czy lew, broniący dostępu do lepszego świata, nie jest tresowany, ale faktycznie może kogoś pożreć. Nie wykorzystują oni swoich międzynarodowych kontaktów i zbieranych pieniędzy, aby walczyć z tymi, którzy realnie odpowiadają za gehennę tych wszystkich ludzi, ale z tymi, którzy zdroworozsądkowo przewidują konsekwencje skali. Bo przecież tutaj o skalę chodzi. W dzisiejszym programie kilka argumentów popartych prawem i logiką na temat masowej, nielegalnej imigracji, która na wiosnę znów stanie się bronią w walce gospodarczej i politycznej. Bo jestem przekonany, że najmniej w tym wszystkim chodzi o ludzi. Witaj na kanale Marek Miśko, czuwaj i czuj się jak u siebie. Rachu ciachu i po jak mawiali starożytni Rzymianie. Przekroczyliśmy próg 30 tysięcy subskrybujących i obecnie kanał Marek Miśko Czuwaj jest już śledzony przez ponad 32 tysiące widzów. Do grudnia będzie 50, a w maju przyszłego roku YouTube y będą musiały przysłać do Radomia srebrną odznakę wzorowego ucznia. Prosto z Hameryki. Jak myślicie, czy damy radę? Dziękuję wam za merytoryczną dyskusję po ostatnim programie dotyczącym powyborczej analizy. Cieszę się, że audycja przypadła wam do gustu, bo właśnie po to tutaj z zespołem to robimy, aby stworzyć przestrzeń do dyskusji, a nie jakiegoś sekciarstwa. Tego mam dosyć. Po jednej i po drugiej stronie wszyscy jesteście szaleni, wyznawcy tego czy innego, polityka. Jest tu dla was miejsce, ale z waszym głosem na pewno nikt nie będzie się liczył. Dziękuję za subskrypcję, komentarze i udostępnienia. Pamiętajcie też, aby klikać w dzwoneczki, które będą przypominały Wam zawsze o nowych publikacjach na kanale Marek miśko Czuwaj. Budujące są też oczywiście wpłaty. To dzięki nim mogę poświęcać czas na tworzenie wartościowych treści. Bez nich nie mógłbym działać regularnie. Jest więc to i Wasze dzieło. Dzięki za poświęcenie, zaangażowanie, zrozumienie. No i że to wszystko. Uff, to co robimy wraz z zespołem, wymaga wsparcia. Oraz waszego zaangażowania. Informacje, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu i standardowo w opisie tego filmu. To co, jesteście gotowi? Przygotujcie sobie herbatę, kawę, co tam lubicie, i zaczynamy. To będzie naprawdę mocny, merytoryczny program. Wczoraj internet obiegło to oto zdjęcie. Jest ono zrobione w Polsce. Zostało opublikowane przez Piotra Czabana z organizacji, którą wspomniany pan Piotr nazywa Ochotniczym Podlaskim Pogotowiem Humanitarnym. Czy widzę w tej dziewczynie na zdjęciu Chrystusa? Widzę. Widzę, bo głodnych trzeba nakarmić, a spragnionych trzeba napoić, zaleczyć rany. A gdyby powierzonych gospodarzowi środków nie wystarczyło, to w drodze powrotnej należałoby dopłacić. Tego uczy Ewangelia. I za to pani też bardzo dziękuję. Ale w przypowieści o miłosiernym człowieku z Samarii nie ma ani słowa o tym, aby łamać prawo i pochwalać jego łamanie. Nie ma też słowa o tym, abyśmy przez nieroztropne działania narażali gospodarza na utratę zdrowia i życia. A jak widzimy, po społeczeństwach Zachodu istnieje takie ryzyko. Pytanie więc, skąd są ci ludzie, których zdjęcia publikujecie? Kim oni są? Dokąd idą? Po co idą? Jakie mają prawa i jakie będą mieli obowiązki? Nikt o zdrowych zmysłach nie może przecież zaprzeczyć, że wśród tej całej masy napierającej od lat na granice Zachodniego świata znajdziemy bez wątpienia osoby realnie potrzebujące. Przecież takich ludzi są dziesiątki milionów, a może nawet setki milionów w Afryce. Chcecie ich tu przyjąć wszystkich? W jaki sposób? Jak? Jak chcecie nad tym zapanować? No właśnie, ale przez tę tępą, waszą tępą lewacką propagandę, która nie znosi rozsądku i nie życzy sobie wyciągania wniosków z doświadczeń Zachodu, mamy teraz to, co mamy, czyli usztywnienie się środowisk konserwatywnych. Czy tym ludziom, których odnaleziono w górach, na podchalu? Nie należy pomóc. Oczywiście, że należy. Myślicie, że nie żal mi tego dziecka? Nie żal mi tych kobiet i tych dzieci mi nie żal? Żal mi, żal mi bardzo każdej bezbronnej istoty, tej bombardowanej przez Izraelczyków i tej mordowanej przez Hamas również. Ale ci ludzie, których przedstawiacie na zdjęciach, przeszli ze Słowacji, która jest w Unii Europejskiej, więc pytam, co w tej sprawie zrobili Słowacy. Bo ja uważam, że klasycznie. Nic. To samo, co zwykle. Puścili. W Polsce zajął się nimi ośrodek Karitasu i Bogu niech będą dzięki, bo jesteśmy ludźmi cywilizowanymi. Ale teraz czas wszcząć procedury. Także dziękuję Ci, człowieku, że chcesz otoczyć innych ludzi troską. Ale w skali globalnej jest też coś takiego jak odpowiedzialność, która w Waszym słowniku najwyraźniej nie istnieje, bo poza troską. Środowisko przez Was reprezentowane zajmuje się też, w moim przekonaniu, zwykłą tempą propagandą, która nie odróżnia wspierania potrzebujących od nielegalnego napływu całych mas ludzi w sposób zupełnie niekontrolowany. Nie dostrzega w tym polityki oraz pewnej propagandy, która jest wobec nas stosowana. Wy po prostu tych zasad nie rozumiecie, dobre duchy, bo świat jest wspaniały i piękny i wystarczy otworzyć serduszka. To czemu zamykacie na noc mieszkania? Czemu nie macie otwartych samochodów, kiedy je parkujecie, co? Czemu nie wychodzicie późną nocą i staracie się wracać przed zmierzchem? To już nie są żarty. To nie jest zabawa w harcerzy. W harcerzy po lasach. Odpisałem więc panu Czabanowi, że należy wyleczyć, odesłać, dać ulotkę na temat prawa azylowego, pouczyć, żeby więcej nie łamał prawa. Spotkałem się wówczas z następującą ripostą. Najpierw sam powinieneś się doedukować. Zacznij od konwencji genewskiej. I wiecie co? Siadłem dzisiaj rano na toalecie i zacząłem. Tyle o panu Czabanie, teraz sprawy poważne. Przeczytałem tę konwencję w zasadzie całą. Przede wszystkim chodzi o to, że nie jest to żadna konwencja lecz konwencje genewskie które w swym składzie mają traktaty dokładnie cztery. Konwencje genewskie więc są międzynarodowym prawem humanitarnym składającym się z czterech traktatów i trzech protokołów dodatkowych, które ustanawiają międzynarodowe standardy dotyczące humanitarnego traktowania podczas wojny. A w zasadzie powinienem powiedzieć humanitarnego, ponieważ humanitarny piszemy przez samo H, a H czytane jako samo H jest raczej H, o którym dzisiaj zapominamy. Konwencje genewskie mają więc zastosowanie wyłącznie w czasie konfliktu zbrojnego i mają na celu obronę osób, które nie biorą lub już nie biorą udziału w działaniach wojennych. Mam więc pytanie, czy to są lub były ofiary konfliktu zbrojnego? Przecież się nimi zajmujecie. Jeżeli tak, to którego i na jakiej podstawie? Jak sądzicie? Bo chyba nie na podstawie braku dokumentów, prawda? Wszystko de facto rozbija się o polską konstytucję oraz prawo międzynarodowe, głównie o dokument, który nosi nazwę Rozporządzenie Dublińskie, a nie tam żadną konwencję genewską, powstałą zresztą w roku 1951 i ratyfikowaną przez Polskę 40 lat później. Niektórych może to zdziwić, ale to nie jest nowy akt prawa. Konwencja genewska nie została stworzona po to, aby umożliwić zalew Europy przez miliony imigrantów gospodarczych i zdestabilizować żyjące tu społeczeństwa, ale po to, aby uporządkować sprawy po najstraszliwszej wojnie w historii świata. Jest to zbiór zasad, który do uporządkowania w tamtym czasie był absolutnie konieczny, ale twórcom tych przepisów zresztą bardzo często byli oni prawdziwymi. Chadekami, takimi chociażby jak Robert Schuman, do głowy by nie przyszło, aby dały one podwalinę pod budowę współczesnego lewackiego wyobrażenia humanitaryzmu, który nie tylko nie broni ludzi realnie zagrożonych wojną czy terroryzmem, ale naraża społeczeństwa europejskie na wielkie niebezpieczeństwo. Po co powstała konwencja genewska? Żeby kraje takie jak Arabia Saudyjska, Turcja czy Białoruś, Rosja terroryzowały teraz inne narody poprzez groźby przepuszczania do nas fal nielegalnej imigracji, której zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy w stanie obsłużyć? Przecież nie tylko Polska, ale i Włochy, Hiszpania, Grecja, Węgry, Rumunia od lat alarmują, że rozporządzenie dublińskie stało się przepisem martwym i nie daje żadnych narzędzi do zmierzenia się z tak wielką falą imigracji. Jest więc powiedziane: Róbcie, ale nie ma odpowiedzi jak. Za co? Za jakie pieniądze? Czyje pieniądze, z czym i z kim? Wszystko oczywiście w oparach braku odpowiedzialności. Gdy kraje takie jak Polska zaczynają same reagować, to znów bijecie na alarm, donosząc na nas do Brukseli i do Berlina. Było tak po zamieszkach na granicy z Białorusią, stymulowanych przez Putina. Zaczęło obowiązywać w Polsce wtedy rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 sierpnia 2021 roku zmieniające nieco przepisy wynikające z rozporządzenia dublińskiego. Rozporządzenie to zezwoliło Straży Granicznej w dużym skrócie zawracać z terytorium Polski osoby, które znalazły się w Polsce nielegalnie. Podobne przepisy zresztą wprowadzili Litwini. Polska ma więc swoje prawo dotyczące możliwości uzyskania azylu, czyli schronienia przed niebezpieczeństwem, chociaż może Was to dziwić. Prawo azylu jest określone m.in. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, nie wszystkie kraje mają taki zapis. Ale to wasze środowisko latami wycierało sobie gębę i w zasadzie to wszystko sobie wycieraliście konstytucją. A dzisiaj nie chcecie jej przestrzegać, bo wam po prostu nie pasuje, prawda? Cudzoziemcy mogą więc korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej, ale na zasadach określonych w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. A tam nie ma słowa o kilkuset kilometrowych marszach przez terytorium naszego kraju i błąkaniu się po lasach. Cudzoziemcowi, który w Rzeczpospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed na przykład prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi przez Rzeczpospolitą umowami międzynarodowymi. Ale czy ma się to odbywać w waszych leśnych koczowiskach? Gdy pytamy na przykład, kto sprawdzi tych wszystkich ludzi, przecież to jest pytanie jak najbardziej zasadne, szczególnie tych mężczyzn, których widzimy teraz na obrazku, tych, y, którzy wędrują w grupach y, po lasach, y, to wy umywacie ręce i mówicie, że państwo a gdy państwo wprowadza w tym celu mechanizmy wynikające z aktów prawa, znów donosicie na jego władzę do wszelkich możliwych instytucji. Łącznie z tym gościem, co siedzi w Norwegii i w Polsce, ma odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dziale trzecim wskazany jest tryb udzielania azylu w Polsce wszystko czarno na białym, a zatem cudzoziemcowi można na jego wniosek udzielić azylu w Rzeczpospolitej Polskiej, gdy jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczpospolitej Polskiej. A oni przed czym uciekają? Sprawdziliście? To są zwykli imigranci ekonomiczni. Nie podlegają temu prawu. A jeżeli nie podlegają, to czego się dla nich domagacie i na podstawie czego? Skoro jesteście takimi bohaterami i chcecie pomagać ludziom. A jak rzekłem, szanuję tę panią i bardzo jej dziękuję za otoczenie troską tego biednego człowieka, który powinien trafić do domu, do siebie, do domu. Dlaczego nie ma was na obozowiskach w Kale? Pojedźcie tam z pomocą humanitarną. Pokażcie swoją dobrą wolę. Dobre chęci. Kostka, którą brukuje się piekło. Pokażcie mi, moi mieli, jedną organizację w Polsce. Jedną, która mieni się zbawczą dla świata a prowadziłaby jakąkolwiek kampanię uświadamiania ludzi z krajów, z których do Europy dociera najwięcej nielegalnych imigrantów głównie Afryki. Mogą być jakieś dedykowane strony internetowe, ulotki, aplikacje, aby ludzie ci zdobyli wiedzę, że Białoruś, Rosja czy Turcja każdego dnia wykorzystują dziesiątki i setki tysięcy ludzi jako biologiczny argument w wojnie hybrydowej ze społeczeństwami zachodu. Mówicie tym ludziom na miejscu, docieracie do nich, do organizacji międzynarodowych, że nawet jak zapłacą po 3, 5 czy 10 tysięcy dolarów, od głowy, nie zostaną przyjęci ciepłą herbatą w urzędzie migracyjnym tego czy innego państwa, ale wyrzuceni w lasach, jak śmieci, i zmuszeni do męczącej wędrówki, która kończy się właśnie w ten sposób. Docieracie do nich z takimi informacjami, żeby ich ostrzec, że przerzuty organizują gangi i handlarze ludźmi, że pobiera się od nich pieniądze, okrada, często wykorzystuje seksualnie, że porywa się ich dzieci, a pozostałych zostawia w lasach albo wykorzystuje do wywoływania zamieszek na granicy naszego państwa? Czy po prostu liczycie na to, że w świetle kamer ktoś zobaczy wasze dobre serduszka? Przecież wiemy wszyscy, że działają tam mafie, gangi i przestępcy, którzy porywają dzieciaki tych biednych ludzi i sprzedają do burdeli. Informujecie ich o tym? Nie, czekacie tutaj z gorącą strawą. Nie mam przeciwko temu nic, ale bądźcie konsekwentni. Oczywiście, pomagać trzeba, i nakarmić, i napoić, uleczyć rany, ale nic poza tym. Przyjąć, dać strawę i zgodnie z prawem, albo zostawić, jeżeli jest taka potrzeba, albo odesłać z powrotem. Nielegalna Imigracja. Lewacy, którzy bardzo często powołują się na wspomniane konwencje genewskie, traktują dokument, którego, jak sądzę, nawet nie przeczytali niczym Biblię. Używają takiego sloganu, Żaden człowiek nie jest nielegalny. Sugerują w ten sposób, że prawo w ogóle nie powinno czegoś takiego uwzględniać, jak nielegalna imigracja. To nieprawda. Te same konwencje, na które się powołujecie, w artykule 31 i zresztą kilkunastu innych miejscach, yy, wspominają właśnie o nielegalnej imigracji. Czyli jest ona sankcjonowana prawem. Mówicie, że nie wolno ich karać odesłaniem. A co mówi wspomniany artykuł 31 konwencji, którą poleciliście mi przeczytać? Artykuł 31 Uchodźcy przebywający nielegalnie w państwie przyjęcia. Punkt 1. Umawiające się państwa nie będą nakładały kar za nielegalny wjazd lub pobyt na uchodźców przybywających bezpośrednio z terytorium, na którym ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo w rozumieniu artykułu pierwszego i weszli lub przebywają na ich terytorium bez zezwolenia, pod warunkiem, że zgłoszą się bezzwłocznie do władz i przedstawią wiarygodne przyczyny swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu. Drogie lewaki, czy wyrażenie przybywający bezpośrednio z terytorium jest wystarczająco zrozumiałe? Czyli jeszcze raz: bezpośrednio oznacza coś innego niż niebezpośrednio. Tak było w przypadku wojny na Ukrainie. Ukraina jest sygnatariuszem konwencji genewskiej i karty praw podstawowych, Polska również. Przyjęcie więc imigrantów wojennych z Ukrainy, którzy okazali się oczywiście w większości imigrantami ekonomicznymi, no ale nie mogliśmy tego przecież zweryfikować, prawda? Bo trwała tam wojna. Było więc przybyciem bezpośrednim z terytorium zagrożonego. Nie da się natomiast bezpośrednio dotrzeć drogą lądową do Polski z Algierii, Turkmenistanu, Pakistanu, Maroka czy Sudanu, prawda? Dalej. Zgłoszą się bezzwłocznie do władz i przedstawią wiarygodne przyczyny swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu. Wiarygodne. I to jest klucz. A ci ludzie często nie mają dokumentów. A dlaczego nie mają? Wy nam mówicie, że jak uciekali z wojny, to nie zabrali. Nie. Zasady, już przecież potwierdzone przez służby yy, tej organizacji przestępczej, która organizuje im przejazd, są takie, aby wyrzucali wszystkie dokumenty. Ci ludzie są zmuszani do wyrzucania swoich dokumentów. Jadą tutaj z dokumentami, dokumenty im się odbiera, aby nie można było ustalić, kim są. Zrozumiałe, czy nie? Święte Krowy i Mur na granicy. Tylko w roku 2023 do początku czerwca, jak podaje Rzeczpospolita, państwa członkowskie zadeklarowały przekazanie nam już blisko 2200 nielegalnych imigrantów, którzy dotarli z Polski na zachód. Hmm? Wcale ich sobie nie zatrzymują. Dlaczego przecież to są takie nowoczesne demokracje? Ktoś dotarł do Niemiec do azylu, bezpieczeństwa i spokoju, do Szwecji, do Holandii, do Francji, a odsyłają ich do Polski. W całym roku 2022 było takich ludzi 4000. Wiecie, kto najczęściej odsyła nam cudzoziemców do Polski? Niemcy, a w dalszej kolejności Francja, Holandia, Szwecja oraz Norwegia, która nie jest w Unii Europejskiej, ale również jest sygnatariuszem tych wszystkich humanitarnych yy, rozporządzeń, zarządzeń i paktów. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mogą odsyłać, a my musimy przyjmować? Bo chodzi o wspomniane rozporządzenie dublińskie. Osoby trzecie, które w sposób nielegalny przedostają się do Unii Europejskiej, a są lokalizowane w innych państwach wspólnoty, zgodnie z rozporządzeniem dublińskim, mogą zostać zawrócone do kraju pierwszego pobytu. I oświeceni Niemcy, Francuzi, Szwedzi, Holendrzy, zawracają, zawracają do nas. No i jeszcze z państw pozaunijnych, jak rzekłem, robią to Norwegowie. Co to oznacza? Że jeżeli nie będziemy strzegli granic, a przez nasz kraj będą przedostawały się grupy ludzi, a następnie kierowały się na przykład ku Niemcom, to na wniosek przyjaciół z zaodry nasz nowo odrodzony land będzie musiał teraz odbierać ich z powrotem. To wszystko pokazuje, że Unia Europejska jest zarządzana przez ludzi ograniczonych albo w co bardziej wierzę, zaprogramowanych na jej destrukcję. Z jednej strony Bruksela nakłada na takie kraje jak Polska, Grecja, Włochy, Hiszpania potężne obowiązki, a z drugiej nie daje narzędzi oraz pieniędzy, a jeszcze z trzeciej nie proponuje żadnych rozwiązań. Bo jest to wygodne, prawda? Podzielić ludzi jak na jakimś yy, arabskim targu i ich zacząć sprzedawać od wiosny 2024 roku, bo czym będą te limity? Jeżeli ktoś nie przyjmie imigrantów, będzie musiał ponieść karę finansową, czyli zapłacić za ich nieprzyjęcie. Przecież to jest handel ludźmi. Artykuł 19 Karty Praw Podstawowych zakazuje wydaleń zbiorowych i chroni każdą osobę przed usunięciem, wydaleniem lub wydaleniem w drodze ekstradycji do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddana karze śmierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. No to Niemcy, Francuzi, Szwedzi są czyści. Nie odsyłają ich do domów, ale do pierwszego kraju Unii, do którego przybyli. Dlatego ważny więc był mur na granicy z Białorusią mówię był. Bo coś mi się wydaje, że niedługo go już nie będzie. Imigracja i pis. Halo, halo! Nie jest też tak, a widzę, że już niektórzy pewnie się zacietrzewili, że pomijam temat imigracji legalnej prowadzonej latami przez PIS. To będzie przedmiotem osobnego programu. Dziś nie chciałem mieszać wątków. Chciałem skupić się na tym i tak obszernym zagadnieniu. Do 100 tysięcy subskrypcji brakuje nam zaledwie niecałych 70 tysięcy. Patrząc na przypływ nowych widzów, osiągniemy ten poziom w maju. Takie mam założenie i tego będę się trzymał. Dziękuję serdecznie wszystkim donatorom i każdemu patronowi, który zdecydował się wesprzeć kanał chociażby najmniejszą kwotą. Dzięki temu mogę zapłacić ekipie i realizować to, co lubicie oglądać. Szczegóły, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz standardowo w opisie filmu. A na odchodne. Prawica nie kocha ludzi? Przeciwnie. Tylko my świat pojmujemy zdroworozsądkowo, bez ideologicznych uniesień. Przewidujemy konsekwencje działań i w zgodzie z odwieczną zasadą ordo caritatis robimy co w naszej mocy, aby pomóc innym wpierw z najbliższego otoczenia. Sam każdego roku wraz z małżonką wspieram finansowo polskie zakonnice, które prowadzą ośrodek dla murzyńskich dzieci, albinosów, często porzuconych przez rodziców w lesie. To są dzieci z Rowandy, nie polskie. Jest tam polska misja katolicka w miejscowości Kibeho. Znam też wiele pięknych inicjatyw robionych przez Polaków, przez chrześcijan, chociażby Kapni dla Afryki, Prowadzoną przez Irka, którego serdecznie pozdrawiam. Ale są też inicjatywy, chociażby taka jak ta, założona przez Mariusza Kowalskiego z Olsztyna, z dawnej młodzieży wszechpolskiej. Jest to inicjatywa o nazwie Pomoc Patrioty, bez której najbardziej potrzebujący mieszkańcy Olsztyna i okolic byliby skazani na strach o przetrwanie, a często i głód. Mariusz, wraz z przyjaciółmi, zamiast w wolnych chwilach odpoczywać i robić głupoty, odziewa bezdomnych, rozdaje żywność i artykuły żywnościowe najbardziej potrzebującym. Całym rodzinom, które nie są często w stanie przetrwać bez tej pomocy, bez wsparcia, bez wsparcia swoich rodaków. Jeżeli będziecie uwzględniali jakieś dobre uczynki miłosierdzia przed świętami Bożego Narodzenia, to miejcie na uwadze tę organizację: pomoc, patrioty. Metoda działania Mariusza i jego organizacji: nakarmić, przyodziać, zaopatrzyć, ale przede wszystkim pomóc i przywrócić do społeczeństwa, kiedy trzeba. Mariusz sprzeciwia się też masowej, nielegalnej imigracji. Zróbcie dla innych tyle, co ten człowiek, to pogadamy. Marek Miśko. Czuwaj. Do usłyszenia jutro po 19 w magazynie Czuwaj Katoliku. Będzie o karze śmierci. Opowiem wam, dlaczego Kościół katolicki zawsze za nią był. I dalej nauka i doktryna katolicka jej nie może wykluczyć. Powiem o tym, co mówili o niej papieże przed Soborowi, oraz kilkunastu świętych. Dla niektórych będzie to szok.